sorry, I'm in a hurry. All this beauty crashing into me incessantly. I need a deadline, I need a friend, and all the lights making my eyes water. Gaba Kulka. Pianistka, wokalistka, autorka tekstów, zdobywczyni Fryderyka w kategorii Wokalistka Roku, artystka znana ze swych poszukiwań twórczych, wybrała się w podróż w okolice Radomia, szlakiem Oskara Kolberga. XIX-wiecznego etnografa, który całe swoje życie poświęcił opisywaniu zwyczajów wsi polskiej oraz zapisał w nutach tysiące pieśni i melodii ludowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię, Gabonio, żeś tu przyjechała. A teraz cię proszę, byś mnie przywitała. A teraz cię proszę, byś mnie przywitała. Byśmy się wspólnie przywitali. Witam, bardzo. Celem podróży Gaby Kulki było poznanie najbardziej specyficznego dla tego regionu rodzaju śpiewu. Śpiewu mazurkowego. W jego tajniki wprowadziła ją wybitna ludowa śpiewaczka, pani Maria Siwiec. To pani przyjechała, to moja mama jest, a to moja wnusia tutaj. Bardzo mi miło. No i chciałam pani tu właśnie przedstawić. Takie stary, to za sobą. To jest mój domek rodzinny, w którym tutaj się wychowałam. Swoje całe dzieciństwo spędziłam. 96 lat. Co, wnuciu? Pani kochana, to wcale nie jest świat. Nie było wody, była studnia. Ale mamu, poczekaj no trochę. Mamo, ani światła, nigdzie, ani drogi, ani nic nie było. Ale po prostu trzeba było wszystko ręcznie robić. Raje, a nie bieda. Ręcznie trzeba było tak studnia, wyciągnąć wodę, nagrzać, wszystko w ręcach. A na zimę najpierw się darło, było darcie pierza, to kobiety chodziło się, no bo każda gospodynia, to gospodyni miała jakieś te gęsi na podwórku. Tak. Każda miała. I tak chciałam powiedzieć, że tak, u jednej się zdarło te pióra, no to było fajnie było, nie pośpiewało się pieśni, zależy w adwencie, no to adwentowe jak było. Czyli przy pracy zawsze przy pracy się śpiewało. Tak. Domek niewielki, drewniany. Z jedną dużą izbą, o jednym okienku i z komorą. Do izby, przez sień, gdzie ma pomieszczenie trzoda chlewna, przez niskie drzwi wchodzimy. Komin, piec chlebowy i cyganek, czyli piec ogrzewalny, dwa łóżka zasłane pod sufit pierzynami i poduszkami, stół pod oknem, kilka stołków i ławek, jeszcze szafa na kuchenne naczynia, skrzynka na bieliznę, a do tego ściany od dołu do góry pozawieszane obrazami i obrazkami częstochowskiej roboty uzupełniają bogactwo i umeblowanie izby. Oj, i wsiądę na konika, oj, który nisko niesie, ale do gunie dziewczynę da w kalinowym lesie, ale do gunie dziewczynę da w kalinowym lesie. Oj, i w kalinowym lesie. Oj, i w kalinowym lesie. Oj, diabeł babę niesie. Oj, diabeł babę niesie. Ale przystar do chojoka. Ale przystar do chojoka. Co to znaczy? A dej babo buzioka. No przycisnął ją do chojoka, żeby mu buzi dał. A, przycisnął do chojoka. Wszystko jasne. Jakby pani mi zaśpiewała pierwsze winniki, to ja sobie tak melodię jakoś utrwalę. Oj, wsiądę na konika, oj, który nisko niesie. Który nisko niesie. Oj, wsiądę na konika, oj, który nisko niesie. Oj, wsiądę na konika, oj, który nisko niesie. Czyli jest, który nisko niesie. Jeszcze raz powtórzę. Oj, wsiądę na konika, oj, który nisko niesie. Ale do gunie dziewczynę w kalinowym lesie. Ale do gunie dziewczynę a w kalinowym lesie. Oj, w kalinowym lesie, oj, diabeł babę niesie.
Ale przystał do Chojoka, ale przystał do Chojoka, adej babo buzioka, adej babo buzioka. No dobrze. No teraz ty jeszcze coś może coś. Ja to mam takie piosenki, które w ogóle nie są tak ładne jak to. Ale tam wszystkie piosenki są ładne. Może tak, rzeczywiście. No to nie wiem, jest taka... Serce krwawo kroję na dwoje, a twoje twarzą w dół układam. Potem obie krwawe połówki słodkim kremem przekładam. Pamiętaj, jeśli strach zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana, historia ta zmyślona, a królewna z marcepana, z marcepana, z marcepana. O, ładnie. Boże, będzie ze mną to chyba. No, nie sądzę. Boże, ze mną to musimy tam do... Jest to, no, czyli tak, serce krwawo kroję na dwoje, a twoje twarzą w dół. Tak, bo to jest takie, bo to jest jeszcze raz. Serce krwawo kroję na dwoje, a twoje twarzą w dół układam. Potem obie krwawe połówki słodkim kremem przekładam. Pamiętaj, jeśli strach obudzi cię w przedsionku z rana, historia ta zmyślona, a królewna z marcepana. Z marcepana. Ja muszę się coś nauczyć na pamięć, to będę śpiewać, ja tak, to co, jak... A ja mam aż 4 zwrotki, to nie fair. No właśnie, ale ty młodszy jesteś. Dobra. Większa pojemność jeszcze, niezapełniony. No. Niezapełniona biblioteka. Don't follow, just don't follow, must grow. I'm sorry, I'm in a hurry. All this beauty crashing into me incessantly. I need a deadline. To już są te krowy. To już są niedaleko te nas krowy. Jakie tam grzyby są w tym lesie. Tak? No. A zbieracie? Jagody. Zbieramy, suszymy. A jagody to teraz są? O, piosenka o jagodach. Ha. Widziałam. Umiesz? Nie. Jeszcze nie. O jagody, jagodziny. O jagody, jagodziny. Ciemnonocka. Do dziewczyny. Ciemnonocka. Do dziewczyny. Nie mógłbym się umiłować. Musiałem cię pocałować, musiałem cię pocałować. Idziemy po te krowy, jak tam jest, trzeba przez tę łąkę się porosimy. Czyli mąż tutaj do nas przyprowadzi już te 4 krowy? No tak, no, on przyprowadzi, bo tu mówię ci, szkoda cię, bo byś się bardzo urosiła. Dziękuję. A dobrego chłopa mu moi, dobrze mi się dzieje, ale on raniuśko wstanie, o ja mnie przyłodzieje. No. A ile państwo są małżeństwem? No już starzy galanty. 35 lat będzie w tym. Nie. No. Było i lepiej, i gorzej, no, ale jakoś fajnie jest. Dzieci są, wnuczki są. Patrzy się, co tu się dzieje, krasula, co tu się dzieje, nie wiesz, co się dzieje. Stają, śpiewają. Nie wiesz, co się dzieje. No ale i ty jesteś już żona, to nie, przecież jak. No, ja to, że wiem, rok stażu. Ale wcześniej, ale też długo się zbieraliśmy. To też już coś tam jest. O tym wszystkim. Co nie, to dalej nie. Mężu! Tylko rozmawiamy, a... Mężu.
Co ja zrobiłem, że się ożeniłem, chyba pijany był. Zamiast Maryśki wziąłem Agatę, jak ja teraz będę żył. No i znowu. No znowu padło i trochę dobrze, że choć już troski przestał. Puść to! Hej! Puść to! Dobry! Gdzie tam idzie zno? Puść tu! Hej! Puść tu no, hej! Puść tu! Nie wiem, ta krowa to cię nie dozłapać, nie chudź! Nie masz tu ani jednej zarodowej obory lub owczarni. Kto wie jednak, czy utrzymanie ras krajowych jako mniej kosztowne i do klimatu zastosowane nie jest korzystniejsze od zagranicznego inwentarza, który nie zawsze się w pierwszorzędnych nawet u nas gospodarstwach opłaca. Oj, na orzechu włoskim, a ja gnum tutaj zagro, a Janusz Prusinowski, a nie gnum tutaj zagro, a Janusz Prusinowski. Chciałam ci przedstawić teraz Gaba. Dzień dobry. Janusza Prusinowskiego. Cześć. Cześć, Gaba. Janusz. Miło mi. Witaj, Janusz. Dzień. Cześć, Marysiu. No, cześć, Janusz. No my z Januszem to już się sporo znamy. Tu. No z rok już. Nie, kukora. Już ma swoją przypiewkę, to myślę. No sporo, sporo. Janusz. Miałeś pierwszego małego syna, jak to byłyście pierwszy raz? No, na Cyryl ma 20 teraz. No, to kupę lat. Także trochę jest tego wszystkiego, nie? Trochę tego jest. A gracie razem dużo? A zdarza nam się grywać w domu, czasem na podwórku, w Alcance, przed domem, tak po okolicy. Tak. Ale bywaliśmy i gdzieś dalej. Tak. Nie licząc Warszawy, to... Właśnie, to ostatnio byliśmy z Januszem w Niemczech. I jak przyjęcie, że tak powiem, przez niemiecką publiczność. Trochę szoku kulturowego. To się trochę nie dziwię, bo nie jestem stamtąd, ale też przeżywam. No, to jest trochę czuliśmy się, że gdyby nas postawili obok muzykantów z Konga, to by tak było blisko i zrozumiale. Dwie te skrzypeczki, co tak ładnie grają, ale chyba jasieniowe palce przebierają. Ale chyba jasieniowe palce przebierają. Oj, żebym ją, mój Boże, muzykanta miała, ale muzykant by mi grał, ja bym mu śpiewała. Ale muzykant by mi grał, ja bym mu śpiewała. Kiedyś jak się szło przez wsie, to przez cały czas słychać był śpiew. Jak nie rano, jak nie godzinki, to potem kolejne takie pieśni śpiewane w ciągu dnia, że po prostu z daleka dobiegała muzyka. Tak. Trudno sobie to teraz wyobrazić. Każdy właściwie na wsi lepiej albo gorzej, ale umiał śpiewać. Tak jak każdy na wsi umiał tańczyć. Lepiej albo gorzej, ale umiał tańczyć, bo bez tego się nie ożenił. Aha. Za bardzo, nie nadawał się do zabaw z kolegami, z koleżankami. No co to za życie, gdzie nie uczestniczy się w najważniejszych. Znaczy się, jak się wiedziało, że ona nie umie tańcować, to tam nawet nie miała po co iść, no bo kto by chciał tam, jak nie umiała z nim, albo jak tam już chciał wziąć taki, co nie umiał, to ino się tam gdzieś bokiem, żeby ino nie wziął, bo przecież to się chciał człowiek potańcować se dobrze, a jak... No ale to i takie, to nawet te panny to już wcale nie miały powodzenia, jak nie umiały tańcować, to nie miały po co iść na tę muzykę. Naprawdę tak było do mnie. Oj, żeby miała, mój Boże, 20 lat miała, ale dopiero bym teraz świata używała, ale dopiero bym teraz świata używała. Thank you.
Jak ludzie to przyjmują? No mi się wydaje, że chyba nie, no palcami nie wytykają, bo niektórzy to lubią posłuchać tego śpiewu. A jak tam o Bogu szucą, to nie wiem. To też może różnie być, nie? No to nie trzeba się przejmować w ogóle. No nie, no. Nie przejmuje się. Trochę nieroztoczek się i przejmuje, no bo... No, łatwo tak powiedzieć. No, jak ktoś jest nieprzejmujący, to się może nie przejmuje, ale jak ktoś trochę jest przejmujący... No ja to mam cienką skórę. Tak? Ja się od razu. Ja też przejmuję, jestem wrażliwa, jak ktoś... tak o jakby ktoś tam... No to później tak może i w nocy nie mogę spać, może gdzieś mi się myślę, no jak coś tam jest nie tak. Muzyka dla mnie to już od dawna pomaga, żeby nie ta muzyka, to kabuś nie wiem, co by było, naprawdę. Ja już pani doktor mówiłam, że mówię, pani doktor, ja no mówię, ta muzyka mi pomaga, na zdrowie mnie trzyma, bo mówię, ja to kocham. No i dlatego jestem w tej muzyce, no jakbym tego nie kochała, to bym już na pewno dawno odeszła, że to właśnie ta muzyka, tak mnie, ta muzyka mnie tylko trzyma i te... I te mazurki, to wszystko, no tyle. Może sama Gaba spróbujesz, to posłuchą na zobaczę. Jak... No dobrze, no. Egzamin. Egzamin właśnie. O, i wsiądę na konika, który nisko niesie, ale do gunie dziewczynę, a w kalinowym lesie. Czy melodię dobrze? Do, no tak? Trochę tak prowadzi, jest dobrze, ale jest, no trochę brakuje tak, no. Rytmicznie? No, ja wiem, no. Ta-d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 a-
no, spuść ten głos, żeby posę tak, przed ciebie, tak. Do sąsiadów. Aż do sąsiadu, no, dobra. Nie bój się, tylko go pójść na całość. Dobrze. Oj, w kalinowym lesie, oj, diabeł babę niesie, ale wszystko do chojoka, dej babo buziołka. Ale wszystko do chojoka, dej babo buziołka. Oj, bodej się zapadła, oj, pod konikiem bagno, ale co mio się nachodziła do dziewczyny darmo. Ale co mio się nachodziła do dziewczyny darmo. O, brawo. A też przyjemnie się też śpiewa. No, tak. No to da, bo tak trzeba śpiewać tam, puści niebo cień, no trzeba puścić. No. To może teraz Gabunia to twoją zaśpiewamy. Dobrze, to ja uzbrojona już no. Swoje ukulele. Serce krwawe kroje na dwoje, a twoje twarzą w dół układam. Potem robię krwawe połówki słodkim kremem przekładam. Patrzę pod nogi, ale też nie w sufit. Popatrz na moje ramię albo głęboko mi w oczy. Dobrze. Są małe, drobne kroki i się ślizgasz po prostu na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ta, 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 ta. Na razie jakby stawiamy, ale tendencja jest do tego, żeby mi bardziej ślizgać. Ta, 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 ta. Yeah.
Przepraszam. Bardzo dziękuję. Na piątkę. To jest taniec. Wszystko inne robiłam nie tak w życiu. No ale podoba ci się ten taniec? Ojej. Tak? Kompletnie oszołomiona dzisiejszym dniem i to w ogóle pierwsze zetknięcie z przyśpiewką, z mazurkiem, takie prawdziwe, myślę, że byłoby, że było egzotyczne, ale myślę, że byłoby zupełnie dla mnie niezrozumiałe, gdyby nie to, jaką osobą jest pani Maria. Bo po prostu jest tak fenomenalnie ciepłą i otwartą osobą, że tylko dzięki temu ja mogłam cokolwiek się dowiedzieć w tak krótkim czasie o tej sztuce. No i to jest pierwsza rzecz, która jakby była dla mnie taka szokująca. Drugą rzeczą jest to, że ja... przyśpiewka jest czymś pozornie prostym, ale w momencie, kiedy z punktu widzenia muzyka wsłuchać się w to, w jaki sposób ona te swoje meandry różne zawija, jest to kompletnie nieintuicyjnie dla takiej osoby jak ja, wychowanej na takiej muzyce, na jakiej ja byłam wychowana. Także to było naprawdę zderzenie z czymś obcym. I tutaj kolejne zaskoczenie, że w momencie, kiedy dodało się do tej muzyki ruch, w momencie, kiedy dodał się taniec, to ta muzyka zaczęła być dla mnie zrozumiała. Także wydaje mi się, że zapomnieliśmy wszyscy o tej nierozerwalności ruchu z muzyką. To, że ktoś jest taki, jak jest, może być na przykład tylko muzykiem, a na przykład w ogóle się nie ruszać, to podejrzewam, że to jest takie dość kontrowersyjne z punktu widzenia całości dziejów muzyki. Także no, na pewno zmieniło się moje myślenie o niektórych rzeczach. No i będę teraz musiała znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę potańczyć oberka, bo tak dalej dzisiaj mogę. To było pięknie. Don't follow, just don't follow. Must have grown old when I wasn't looking. I'm sorry, I'm in a hurry. All this beauty crashing into me incessantly. I need a dead.